No więc witam w kolejny dzień. Dzisiaj zmywam się z tego kempingu, na którym spędziłem w sumie dwie noce. Tutaj właśnie sprzątam swoje obozowisko, już namiot poskładany. Teraz jeszcze jest na słońcu, bo go przemyłem od spodu. Dwie noce spędzone, za noc 15 euro. Tutaj takie są w sumie teraz ceny. Pamiętam, że jak jechałem do Grecji, to się płaciło za kempingi po 10 euro, a to był sierpień. A teraz jestem tutaj w czerwcu, czyli w tym sezonie, kiedy jeszcze jest tanio. 15 euro to jest taka normalna cena za kemping w tym roku, w tych czasach ogólnie. I z tego, co widziałem ich cennik, no to na przykład jakbym tu był w sierpniu, to bym zapłacił za noc 24 euro, czyli 9 euro więcej. Czyli 24 euro za spanie w własnym namiocie, z możliwością wykąpania się, z internetem, który jest bardzo słaby, bez prądu praktycznie. No bo tutaj są oczywiście skrzynki z prądem, na przykład tam. Ale ta skrzynka z prądem jest tylko na te gniazdka takie to tych przyczep kempingowych. Czyli takie, trzeba mieć taki specjalny kabel po prostu. A jeśli chcę naładować po prostu telefon, powerbanki czy cokolwiek, to jedyną opcją, jaką miałem na tym kempingu, to było zostawienie tego w łazience. I w łazience właśnie, jak są umywalki, to są gniazdka, żeby podłączyć sobie suszarkę na przykład do włosów. No i właśnie na takich gniazdkach ładowałem powerbanki, laptopa, drona, GoPro, telefon, wszystko. I musiałem to tam zostawiać i po prostu liczyć na to, że nikt mi tutaj nic nie ukradnie. To są sami emeryci, więc czułem się w miarę bezpiecznie, jeśli chodzi o to. Natomiast no, na całą noc na przykład miałem tam sprzęt w łazience, po prostu przy umywalce. I to był jedyny sposób, żeby podładować moją elektronikę. Więc cóż, zmyłam się z tego kempingu i już mam dość kempingów, szczerze mówiąc, bo się płaci kupę pieniędzy, a w zamian się dostaje takie coś. No, oczywiście możliwość spędzenia nocy i wykąpania się jest jak najbardziej okej, okay, ale no ja biorę kempingi po to, żeby mieć internet i prąd. A internet tu miałem bardzo słaby, a prąd no wcale nie lepszy. Więc cóż, spadam z kempingu, dzisiaj spędzę noc na plaży na dziko. Dzisiaj zobaczę również kawałek Gargano, tego półwyspu. No i co? Powoli zbieram się i ruszam w trasę. Dzisiaj też dużo nie przejadę, bo właściwie jeszcze mam dużo czasu. Jeszcze mam parę dni, zanim przyleci Adam do Bari, a do Bari już jest niedaleko. Dlatego nie będę się śpieszył, ale przyjadę sobie jakieś, nie wiem, 50 km, posiedzę sobie znowu na plaży, spędzę noc. Myślę, że będzie fajnie. Tymczasem pakuję się z kempingu i stąd spadam. A więc ostatni raz jeszcze poskoczyłem do miasteczka Vieste na do sklepu, bo właściwie dzisiaj już nie będę w żadnym mieście, ani miasteczku nawet. No cóż, opuściłem kemping i kieruję się teraz w stronę pewnego miejsca, gdzie chcę spędzić noc. Właściwie zrobię 30 km tylko, ale też znajdę się w takim fajnym miejscu, w takich klifach jak tutaj za mną. I tam gdzieś spróbuję spędzić noc na dziko, właśnie pod takimi klifami. Myślę, że to może się udać. No i co, będzie przede wszystkim przepiękna miejscuwa. No, ale wokół nie będzie za bardzo ani sklepów, ani nic. Dlatego mam jedzenie na obiad. No, mam jedzenie na dzisiaj. A jutro już będzie trzeba coś kombinować. No, ale myślę, że dam radę. Tymczasem ostatni rzut oka jeszcze na te Pizzo Muno. No i co, spadam stąd. I jadę, bo jeszcze jest wiele takich ciekawych miejsc na tym półwyspie Gargano, które chciałbym odwiedzić, więc jedziemy dalej.
Jestem teraz w takim niesamowitym miejscu. Tutaj za mną, w tamtą stronę, znajduje się plaża Ti San Felice. A tam, za tą górką, znajduje się Arco Ti San Felice. A że ja mam drona, to zaraz sprawdzimy, co tam się znajduje. Przed nami znajduje się Arco Ti San Felice, czyli łuk skalny, który jest jednym z wielu pereł Półwyspu Gargano. Takich formacji skalnych można tutaj spotkać więcej, natomiast spora ich część jest widoczna tylko z wody. Ten obiekt możemy podziwiać również z drogi, a najlepiej jest widoczny z podwierzchni Torre San Felice, która znajduje się tuż obok. Ten łuk to jest właśnie efekt działania wody i wiatru przez setki lat. To właśnie przyroda tak naprawdę, czyli woda, wiatr, utworzyła właśnie takie coś. I takich miejsc jest tutaj sporo i podobnie jest właśnie z tymi jaskiniami. No i tak samo te Bitsomuno, które jeszcze dzisiaj przed chwilą widziałem, to też jest wynik działania po prostu wiatru i wody. Niesamowite, no nie? Co potrafi zrobić woda w połączeniu z wiatrem, jakie rzeczy potrafi rzeźbić. Tymczasem jadę dalej, bo jeszcze przede mną kilka takich miejsc ciekawych. Przede mną bezludna wyspa. Znaczy chyba bezludna, bo nie widzę, żeby tam ktoś mieszkał. Poza dużą ilością mew, które przed chwilą prawie przejechałem, bo sobie stały na drodze i nic nie robiły z tego, że jadę z górki z dużą prędkością. No i teraz jestem właśnie nad takim, nad przepaścią, można tak to nazwać. No i w ogóle ta woda tutaj to już ma taki inny kolor niż tam na północy, jak byłem. Tam w wielu miejscach ta woda była taka bardzo mulista. Na przykład jak byłem w wodzie, nawet po kolana, to nie widziałem swoich stóp, bo był taki muł. A tutaj ta woda jest normalnie jak w Chorwacji. Po prostu przejrzysta, czysta. Stąd stojąc to widzę kamienie, które są pod skały, które są pod wodą. A jak pływałem, to nurkowałem sobie na plaży. To bez problemu widziałem na bardzo daleko, jak co się gdzieś znajduje. Widziałem dużo na przykład gwiazd i ogólnie dużo rybek.
No i generalnie ta woda jest bardzo przejrzysta. Właśnie bardzo mi przypomina Chorwację. Zresztą to jest Adriatyk i naprzeciwko, po tamtej stronie jest właśnie Chorwacja. No, ale już tam na północy, za Wenecją, to te morze nie przypominało właśnie tego, co znam z Chorwacji. A tutaj na Gargano, no to dosłownie, można się poczuć jak w Chorwacji bym był. Te cygady, no ten dźwięk to jest właśnie to, co mi się mega kojarzy z Chorwacją. A poza tym te wszystkie skały, te drzewa i klasy i tak dalej, to wszystko ma taki bardzo przypominać swoim klimatem Chorwację. Więc, a że ja jestem fanem Chorwacji, no to na tym Gargano trochę się czuję właśnie jakbym był w Chorwacji i bardzo mi się tutaj właśnie podoba. Półwysep Gargano, na którym spędzam już kolejny dzień, właśnie dzisiaj odkrywa przede mną swoje najpiękniejsze zakątki. Od południowej strony, którą dziś przemierzam, półwysep prezentuje się zdecydowanie najpiękniej. Uważam, że może konkurować o miano najpiękniejszych miejsc na włoskim wybrzeżu, takimi miejscami jak Amalfi Coast czy też Cinque Terre, mimo że cieszy się dużo mniejszą popularnością. Apulia słynie z wielu ciekawych miejsc, ale mi chyba właśnie ten półwysep najlepiej padnie w pamięci. Ostroga włoskiego Buta, jak bywa nazywany półwysep Gargano, zdecydowanie spełnił moje oczekiwania, a to jeszcze nie koniec, bo dziś kieruję się na nocleg również w jedno z najładniejszych miejsc na półwyspie. No to jadę sobie w stronę teraz plaży Vigna Nautica, coś takiego. Jest to jedna z najładniejszych plaż w ogóle na Gargano. Znajduje się też przy takim fajnym klifie i właśnie tam chciałbym spędzić dzisiaj noc. Zobaczymy, czy to się uda zrobić. Myślę, że raczej znajdę jakieś fajne miejsce w ziemię, gdzie będę w miarę bezpieczny. I no cóż, mam nadzieję, że uda mi się właśnie spędzić tam noc, bo tam jest przepięknie. Teraz jestem na 390 metrach nad poziomem morza, a nawet na 380.
Wjechałem najwyżej dzisiaj. Mimo że jadę cały czas wzdłuż morza, no to tutaj jednak półwysep Kargano jest górzysty. Już od tej strony, od tej drugiej strony, gdzie jechałem wczoraj, no to tam były takie dwa jeziorka i tam ogólnie było w miarę płasko, ale tutaj to już jest zupełnie coś innego. Tak jak mówiłem, taki chorwacki klimacik, no i górzysty teren nad morzem. I mimo że jestem kawałek od morza, to wjechałem na prawie 400 metrów nad poziom morza. I teraz te całe 400 metrów za chwilę zjadę w dół do tej Vigna Notiki. Tam jest tylko 5 km, więc będę miał 5 km cały czas z górki i zjadę z 380 metrów na poziom 0. Więc cóż, będzie bardzo stromo. Mam nadzieję, że moje SLX hamulce wytrzymają ten zjazd. Muszą wytrzymać. No i co? No mogłoby się wydawać, że najbardziej strome podjazdy są w górach. Tymczasem no nie do końca. Są też nad morzem. No nic, no to zjeżdżę. A więc jechałem na tą plażę Vigna Notica. Troszkę przerażające jest to, że będę musiał teraz wrócić na tą drogę, z której zjechałem. Czyli stąd będziemy czekać pod górkę, wjadę stąd na przewyższenie 280 metrów nad poziom morza. I to będzie na odcinku 4 km, chyba nawet mniej. I będzie bardzo stromo i ciężko. I to mnie czeka jutro rano, ponieważ chcę tutaj spędzić noc. Miejscowa jest naprawdę magiczna, nie? Szkoda, że zepsuła mi się klapka z GoPro i nie mogę jej zabrać do wody. Czekam na obudowę wodoodporną i wtedy będę mógł nagrywać ujęcia z wody. Ale z wody najlepiej widać właśnie te klify. Tutaj teraz jestem nad wodą. I za mną właśnie, jak widać, klify, zniesienia. No i właśnie w wodzie są takie wzniesienia, które są właściwie pionowo w dół. Co zobaczycie, to myślę, że w następnym dniu, bo jutro rano sobie puszczę drona tutaj. Dzisiaj już chyba nie będę puszczał. No cóż, ale jest naprawdę kapitalna miejscowa. Już wiem, że nie będę żałował tego, że jutro będę musiał wjechać po tą górkę. Bo naprawdę nie będzie czego żałować. No i cóż, tutaj jeszcze są oczywiście parasolki, leżaki i bary. No wiadomo, takie ładne miejsce, więc musi być komercha, ale to nawet lepiej dla mnie, bo może uda mi się tam właśnie dostać trochę wody, żeby sobie ugotować za chwilę obiad. Co prawda mam wodę, ale troszkę mało. Więc przydałoby się troszkę wody pitnej, a raczej po prostu jakiejkolwiek wody, byle słonej.
Dzisiaj jest sobota, to oznacza, że jest weekend. Chociaż dla mnie to nie ma znaczenia, ale dla zwykłych ludzi to ma znaczenie. I właśnie tutaj, gdzie jestem, to nie tylko ja będę spał na dziko w tym miejscu, ale tutaj za tą skałą jest jedna para rozbita z namiotem, potem jakaś rodzinka rozbita z dwoma namiotami, więc kurczę, a jeszcze widziałem jedną parę, która szła tam jeszcze dalej, w stronę tam, wzdłuż tego klifu, więc przypuszczam, że tutaj to jest całkiem normalne, że się śpi na dziko właśnie w takim miejscu, więc no cóż, nie będę odosobniony w tym, co będę robił w nocy, czyli będę spał tu. No i dobrze, może to i dobrze. A tymczasem robię sobie obiad, o kolację dzisiaj, makaron z sosem bolognese. Ogólnie we Włoszech ciężko dostać coś do ryżu, bo mam jeszcze ryż, ale prawie w ogóle go nie jem, no bo tutaj w sklepach w ogóle nie ma jakichś takich słoików, tam nie wiem, sos słodko-kwaśny czy coś takiego. W ogóle tego nie widać, nawet w Lidlu tego nie widziałem, który Lidl jest zresztą taki międzynarodowy, więc tam zazwyczaj jest mniej więcej to samo w wszystkich krajach, a tutaj też ciężko mi coś do tego ryżu znaleźć, żeby sobie ten ryż zrobić i nie wiem, prawie w ogóle ryżu. Prawie cały czas jem makaron. Włosi to makaroniarze, więc mają w sklepach pełno opcji makaronu i pełno opcji sosów do tych makaronów, dlatego jem makaron głównie z jakimiś sosami. To jest najtańsza i najszybsza opcja tutaj we Włoszech do zrobienia sobie na obiad. Oprócz tego jeszcze czasami sobie robię tortellini. Też tania opcja, bo w sumie paczka kosztuje 1,50 €. Co prawda to trzeba przechowywać w lodówce, ale jak ja to kupię, to za chwilę zjem całą paczkę, więc i taką paczką za 1,50 € idzie się naprawdę najeść, więc to też jest spoko opcja. Ogólnie jak się ma butlę z gazem i właśnie taki garnek, to właściwie ma się bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o jedzenie. No dobrze, a więc pora iść spać. Dzisiaj nocleg na plaży pod gwiazdami. Generalnie jest to coś genialnego, takie spanie pod gołym niebem. Jeszcze dzisiaj jest fajne, przejrzyste niebo, nie ma chmur i fajnie widać gwiazdy. Powiem wam szczerze, że to jest jedna z najlepszych, najprzyjemniejszych rzeczy podczas wypraw. Tym bardziej jak jest taka fajna ciepła pogoda jak dziś, to jest po prostu fantastycznie. Śpię co prawda na kamieniach, jak widać tutaj, ale powiem wam, że ta kamienista plaża wcale nie jest jakoś niewygodna. Powiem, że nawet wolę taką niż piasek, bo piasek wszędzie się dostaje, potem ten piasek jest dosłownie wszędzie, a ostatnio jak spałem na plaży z piaskiem i jak zaczęło wiać w nocy, to dostawałem tym piaskiem w twarz. No a tutaj na kamyczkach takiego problemu nie będzie. A mata, na której śpię, jest na tyle wygodna, że w ogóle nie odczuwam tego, że jestem na kamieniach. Mógłbym spać nawet na betonie i też by było wygodnie, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. W ogóle nie chwaliłem się, taką mam koszulkę do spania. Kupiłem ją, kiedy byłem we Włoszech bodajże 13 albo 14 lat temu. Wtedy to było rok chyba, czy dwa lata po mundialu, w 2006 roku, kiedy Włochy właśnie wygrały ten mundial. No i tutaj Italia i mundial 2006, bla bla bla. Cztery gwiazdki oczywiście. To jest koszulka, która leżała w szafie przez ostatnie lata. Oczywiście jej nie nosiłem, ale jak ją znalazłem, to stwierdziłem, że muszę ją zabrać na tą wyprawę. Tym bardziej, że w momencie, kiedy tu jestem, czyli teraz czerwiec 2021, jest euro piłkarskie. No i Włosi są mocni i mogą daleko zajść. Dlatego jeśli zdarzy się okazja, że będzie możliwość pokibicowania Włochom, to właśnie ubiorę tą koszulkę wtedy. A jak nie, to i tak fajnie, bo mam koszulkę tematyczną co do wyprawy. Jestem w Italii, śpię w Italii. No i generalnie tak na sam koniec dzisiejszego dnia mam takie przemyślenie, że cieszę się z tego, że jestem właśnie tu, gdzie jestem, że śpię na tej plaży pod gołym niebem i czuję tak po prostu wewnętrznie, że to, co robię, jest po prostu słuszne, że to, że wyjechałem w taką podróż do Włoch bardzo długą i że ogólnie robię takie wyprawy rowerowe dalekobieżne, że w tym momencie czuję, że robię właśnie to, co chciałem robić i jestem w tym momencie w 100% przekonany, że to, co teraz robię, jest po prostu zajebiste i cieszę się, że to robię. Nie wyobrażam sobie być teraz w tym momencie w innym miejscu i robić coś innego. Po prostu jestem już tak nastawiony na te wyprawy rowerowe, że po prostu nie wyobrażam sobie teraz na dłuższą metę robić coś innego niż właśnie to, co robię teraz. Więc zostawiam was z takim przemyśleniem i kończę ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. W kolejnym pokażę wam, jak wygląda ta plaża, na której śpię z drona.
więc cóż, będzie jeszcze dużo fajnych widoków. No i teraz za Gargano zacznie się naprawdę ciekawie, chociaż całe Włochy są ciekawe. Nie mogę powiedzieć, że Riviera Adriatycka była nieciekawa, no bo taka choćby Abruzja była bardzo ciekawa i Marke też było ciekawe, więc nie będę tutaj mówił, że było nieciekawie, ale teraz też będzie ciekawie i będzie inaczej. Tym bardziej, że to już ostatnie moje dni nad Morzem Adriatyckim, a potem już będę nad Morzem Jońskim. A dzisiaj kończę i do zobaczenia w kolejnym vlogu. A więc czas opuścić tą przepiękną plażę. Jak widać, pełno śmieci. Myślałem, że to jest bardziej domena krajów typu Albania,